Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z MotoRW. Słuchajcie, dzisiaj jestem dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością. Za mną stoi już świetnie przygotowany chopper o pojemności 125 marki Daelim. No i właśnie, Daelim to jest marka, która myślę, że wielu z Was jest po prostu nieznana, ale trzeba to powiedzieć, że Daelim to jest jedna z największych fabryk produkujących motocykle. No, jest to firma koreańska. Poziom, myślę, że wykonanie tego motocykla jest zdecydowanie wyższy, niż by się można było spodziewać po takiej marce. No i zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. Myślę, że bardzo jest to ciekawa dla Was oferta, że może to być dla Was ciekawa oferta, więc usiądźcie wygodnie i być może właśnie już niedługo do któregoś z Was ten motocykl pojedzie. Daelim VL 125. Szczerze, naprawdę, motocykl, który moim zdaniem u nas w firmie naprawdę jest wielkim fenomenem, bo co mamy jakiś taki egzemplarz, to on się sprzedaje momentalnie. No i myślę, że tak jak Wam wspomniałem parę słów wstępu, Daelim jedna z największych firm produkujących motocykle na całym świecie, więc to na rynku azjatyckim jest naprawdę bardzo, ale to bardzo popularny sprzęt. Tym bardziej, że to jest już marka, która wcale nie jest taka młoda, bo naprawdę te Daelimy wychodziły już także przed rocznikami 2000. One co prawda wtedy były jeszcze zasilane gaźnikiem. Te nowsze modele, tak jak ten, który tutaj stoi, już jest zasilany wtryskiem. No i to zdecydowanie, myślę, że w tych takich, można powiedzieć, motocyklach klasycznych, cruiserach o pojemności 125, które jednak z reguły są dla tych początkujących motocyklistów, no to jednak jak mamy na pokładzie wtrysk, no to jednak to jest po prostu dużo wygodniejsze. Przekręcamy kluczyk, wtrysk pompuje nam paliwo, zapłon i wszystko. Przy tych gaźnikach no jednak można się naciąć po prostu na jakąś tam niewyregulowaną jednostkę, potem trzeba czyścić, kombinować, zestawów naprawczych trzeba szukać, no i robią się z tego powodu jakieś kłopoty. Jak już jest układ wtryskowy, no to naprawdę wierzcie mi, że to jest, może być, niezawodna jednostka. No i przejeździ na pewno nie jednego Chińczyka, a nawet bym się nie zdziwił, jak i nie jednego Japońca. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Daelim VL 125 naprawdę, myślę, że gabarytem może konkurować z Hondą Shadow 125, czyli to jest naprawdę wielki motocykl. W porównaniu chociażby do jakiejś tam Yamaha Virago, no to jest zdecydowanie większy. Jest pouzbrojony w jakieś takie dodatkowe kapki, które imitują silnik, no ale zobaczcie, chociażby te dwie rury wydechowe naprawdę nie zdradzają swojej pojemności. Macie tutaj w standardzie takie poszerzenia przedniego zawieszenia, tam gdzie pracują rury, więc tak jakby wydaje się, że te golenie są takie wyciągnięte do przodu, więc to też troszeczkę to potęguje. No a przede wszystkim ten Daelim, który tutaj go widzicie, to jest ta wersja Black Plus, bo te starsze Daelimy miały jakby pełno chromu i to były takie wersje chromowane. Te wersje Black Plus to są takie po prostu czarne gangusy z czarnym silnikiem, czarne te wszystkie dekle. Jedyne co tutaj jest chromowane, no to obręcze, szprychy i gdzieś tam tutaj te elementy przy kierownicy oraz wydech. Cała reszta jest po prostu zrobiona na taki ciemny, klasyczny motocykl. No ale dobra, no myślę, że o Daelimie tyle. Oczywiście motocykl pojemności 125. Jeszcze jedną rzecz Wam tutaj wspomnę, że to jest jeden też z niewielu motocykli, który ma dodatkowe chłodzenie, bo trzeba przyznać, że większość chopperów to są chłodzone tylko powietrzem. Chłodzenie wodą jest bardzo takim tutaj unikatem i to wydaje mi się, że tylko Honda Shadow z tych takich znanych motocykli 125 ma chłodzenie wodą. Ten motocykl ma chłodzenie oleju. Zobaczcie, jest tutaj dodatkowa chłodnica. No i on dzięki temu także może po prostu to chłodzenie ma zdecydowanie większe niż taki tylko zwykły powietrzny, więc można też już bez jakiegoś tam większego zamartwienia się zostawić go odpalonego na nieco dłuższy czas. No i co? Myślę, że o Daelimie tyle, bo jeżeli jakby traficie na to ogłoszenie, no to podejrzewam, że możecie już coś tam o tej marce wiedzieć, no ale myślę, że każdy z Was jest zaciekawiony tym egzemplarzem, który stoi przede mną. No to zacznę od tego, że MotoRW to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, jak się domyślacie, ale prowadzimy też swój serwis. No i tak naprawdę to nas chyba też wyróżnia, bo każdy motocykl, zanim trafi do nas tutaj na ten nasz dywanik, jak to się u nas zwykło mawiać, to trafia do nas na serwis. No i jeżeli my widzimy, że coś przy danej sztuce trzeba zrobić, poprawić bądź wymienić, to robimy to my już z góry, żebyście wy dostali już taki fajny, przygotowany motocykl. No i tak też było w tym przypadku. Zrobiliśmy taki pełny serwis olejowy, wymieniliśmy świece, sprawdziliśmy całą resztę, sprawdziliśmy układ hamulcowy, zestaw napędowy, to wszystko jest na tyle fajnie przygotowane, że myślę, że można na ten motocykl już wsiadać i zaczynać jakieś tam swoje pierwsze podrygi związane z motocyklami, więc tutaj pod tym względem możecie spać spokojnie. No ale przede wszystkim to jest motocykl raz, bezwypadkowy w 100%, napiszemy to na fakturze, że to jest motocykl bezwypadkowy, więc wszystkie elementy te kolorowe na tym motocyklu są fabryczne w oryginalnym lakierze, oryginalne naklejki, zawieszenie, koła, rama, tutaj wszystko jest
od nowości, tak jak być powinno. No i to, co jest też ciekawe, to jest motocykl, no i w ogóle naprawdę bardzo się staramy właśnie znajdować takie perełki i mamy świadomość, że to nie są najtańsze motocykle na rynku, te nasze, no ale jednak za coś się płaci. No i tutaj, co zasługuje na pewno na największą uwagę, no to jest przebieg tego motocykla. Uwaga, rocznik 2014, a przebieg po 10 latach, zobaczcie, 10 tysięcy 17 km od nowości. I to będzie 100% autentyczny przebieg, już wam mówię dlaczego. Bo zobaczcie, do tego motocykla, jako że kupiliśmy go jakby, można powiedzieć, od pierwszego właściciela, no to zobaczcie, ile tutaj mamy fajnych kwitów. Począwszy już od tego, że oczywiście dwa kluczyki, homologacja, instrukcja obsługi papierowa. Oczywiście tutaj macie dowód rejestracyjny, możecie sobie podejrzeć sam VIN. Ale to, co jest najfajniejsze, to to, że ten motocykl, mam tutaj dwie takie fajne kartki, przez większość swojej kadencji stał. No i to, co jest ciekawe, zobaczcie, to są nic innego, jak wyciągi z ostatnich badań technicznych na terenie Niemiec. No i tutaj mamy chociażby jedną kartkę. Zobaczcie, 2016 roku, to jest data badania. Wtedy ten motocykl miał, zobaczcie, 6300 km przebiegu, a najświeższe badanie techniczne, jakie było robione może być pół roku temu, no bo na koniec sezonu 2022, czyli rok temu, miał 9827. No więc jakby on przez te pół roku, no bo z racji, że to była zima, no to dotrzaskał tylko tam niewiele, prawie 200 km. No więc to chociażby już potwierdza ten przebieg i go także napiszemy na fakturze, więc tutaj absolutnie nie macie się o co martwić. Z rzeczy, które są bardzo ciekawe, no oczywiście książka serwisowa także jest do tego motocykla, ale najfajniejsze jest chyba to, zobaczcie, szczerze to dawno czegoś tego nie widziałem, podejrzewam, że to jest jakiś tam, nie wiem, czy sam DL im to daje od nowości, no ale macie tutaj do tego instrukcję obsługi, zobaczcie, na płytce. Nie odpalałem tego, ale myślę, że to będzie nic innego jak ta instrukcja, ale po prostu w wersji takiej komputerowej, no ale zawsze fajnie coś takiego mieć, fajny bajer. Zawsze delikatnie gdzieś tam podnoszący samą taką satysfakcję z zakupu motocykla. Do kluczyki, tak jak wspomniałem, nie zostaje mi nic innego jak przykręcić kluczyk. Sami słyszycie, pompka paliwa pompuje, czerwony guzik w dół, kiemy zapon. No i to jest tak naprawdę tyle. Żadnego kranika, ssania, regulacji obrotów, nic. Sam sobie to wszystko reguluję. Na pewno to też sprawia, że jest to całkiem fajna jednostka. No co, sprawdźmy sobie oświetlenie, przekręcam guzik na światła, światła są włączone, światła krótkie, długie, zobaczcie kierunkowskazy, tutaj oprócz tego jest też dołożony taki przerywacz kierunkowskazów z sygnałem dźwiękowym. Myślę, że też delikatnie podnosi bezpieczeństwo. I w lewą stronę. Klakson, też taki podejrzewam, że chyba dołożony, bo brzmi bardzo głośno. Światło stop, przedniego hamulca. Zobaczcie, widzicie tą poświatę na ścianie. I światło stop nożnego hamulca. No i co? Wszystko kula jak powinno. To, co wam jeszcze tutaj pokażę, bo to też jest ciekawe. W standardzie DL-im ma, tak jak zwykle są zwykłe podnóżki, to tutaj macie takie fajne podesty, więc można całą nogę tutaj położyć. No i to, co jest takim rozwiązaniem charakterystycznym dla DL-ima. Zobaczcie, tutaj jak chcemy wrzucić pierwszy bieg, no to oczywiście standardowo mamy tutaj dźwignię i wrzucamy sobie jedyneczkę w dół. Ale jeżeli chcemy przykładowo wrzucić już drugi bieg, no to oczywiście tutaj dwójeczka. Koło nam się fajnie kręci, ale jak chcemy wrzucać dalej te biegi w dół, a że tak powiem, nie chce nam się tutaj podnosić nogi, to macie tutaj, zobaczcie, taką przeciwległą dźwignię i można sobie tutaj nadepnąć butem i także ten bieg wrzucamy sobie w górę, no i potem odwrotnie tutaj cały czas redukując w dół. Nie trzeba tej nogi po prostu aż tak bardzo ruszać, więc opcja też naprawdę bardzo fajna. Coś takiego nietypowego. Sam silnik myślę, że pracuje fajnie, jak na DL-ima, wszystko jest tutaj tak, jak być powinno. Łańcuch w porządku, po że tak powiem, czyszczeniu, smarowaniu. Praktycznie nowy filtr powietrza, bo też go sprawdzaliśmy, więc tutaj też bez zastrzeżeń. No i co, myślę, że naprawdę fajna oferta dla tych, którzy lubują się w takich tematach, którzy lubią DL-ima. Tu jeszcze mamy taką fajną torbę dołożoną pod oparcie pasażera. No i samo oparcie pasażera, czego też w serii nie ma, więc też taki, można powiedzieć, bajer. No i ten sam dźwięk, no może nie jest to oczywiście jakaś tam wielka fałka, ale można się już miło zaskoczyć.
No więc co, zapraszam Was serdecznie do Żordowa, żeby taki motocykl zobaczyć sobie na żywo. Będziecie mogli usiąść, przymierzyć się, przejechać, więc gorąco Was zapraszam. Pamiętajcie też, że jest opcja zakupu takiego motocykla na raty, więc tutaj też jest sporo możliwości, warto zadzwonić, zapytać. No a jeszcze trzecią rzecz, którą musicie wiedzieć, to to, że jest opcja zamówienia sobie takiego transportu, takiego motocykla pod dom. Czyli tak naprawdę, wy żeby go obejrzeć, nie musicie do nas jechać, wystarczy do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście, my Wam transport takiego motocykla wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę, z góry płacicie tylko i wyłącznie za sam koszt dowozu. Całą resztę za motocykl dopiero na miejscu się pod domem, o ile Wam się ten motocykl po prostu na miejscu spodoba. Więc myślę, że to jest taka opcja fair w obie strony. Gorąco też do niej zachęcam. Myślę, że obecnie jedna z najpopularniejszych opcji zakupu. No i pamiętajcie, że my przygotowujemy ten motocykl naprawdę tak jakby kompleksowo, czyli przyjeżdża on już do Was z kompletem dokumentów do rejestracji, z pierwszym przeglądem, z badaniem technicznym, więc tak naprawdę Wy po zakupie idziecie bezpośrednio do Wydziału Komunikacji, rejestracja, ubezpieczenie i koniec. Czyli żadnej akcji z recyklingu skarbówki nie ma nic. Więc zapraszam Was jeszcze raz do kontaktu. Mam nadzieję, że do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej!